Karolina jest żoną, jest matką waszego syna i jest także przyjacielem? Wychowujemy z Karoliną trójkę dzieci. 13, 8 i ponad dwuletnie. Takie co 5 lat. Każde wymaga czegoś innego, bo jest w zupełnie innej fazie życia. Więc Karolina jest trochę od każdego i ja też staram się być trochę od każdego. I tego wieku nastoletniego, i tego kilkuletniego, i tego bardzo wczesnego. Jest kibicem, bo przeżywa o wiele bardziej niż myślałem moje starty. Myślałem kiedyś, że to po tacie sportowcu dla niej będzie po prostu chleb powszedni, a wcale nie jest. Pisze mi o tym i to jest cudowne. No i jest też przyjacielem, który doradza mi w różnych rzeczach, tak patrząc zupełnie z innej perspektywy niż ja, bo ja jednak jestem zakręcony w tym, co robię od bardzo wielu lat. I w biznesie, i w działalności społecznej, i w sporcie jestem już zakopany po uszy. Wiesz, robię najczęściej to, co robię, robię od bardzo dawna i to zmienia perspektywę, jest się w środku. Natomiast Karolina patrzy na to z różnych perspektyw i to jest cenne, ponieważ przyjaciel to nie ten, który ci mówi, robisz świetnie, rób tak dalej. Przyjaciel to ten, który mówi ci uczciwie, co myśli. Karolina nie ma z tym problemu, mówi uczciwie, co myśli. I czasem są to rzeczy, które zmieniają zupełnie moje poglądy, a w każdym razie inspirują mnie do tego, żeby zmieniać poglądy. Znaczy ja się nie zagalopowałam trochę z tą żoną? Drobiazg, bo może rok, może dwa. Za rok, za dwa będzie żoną? Za rok, może dwa jest taka piosenka, tak myślę. Ale już się oświadczyłeś. Oświadczyłem się w 5. rocznicę i zrobiłem to z absolutnym przekonaniem. A powiesz mi jak? Bo chcę dowiedzieć jak się oświadczyłem? Tak, bo chcę wiedzieć, czy jesteś romantyczny. W nocy, na bardzo stromej łące, nad miejscowością Bormio, w północnych Włoszech, w Alpach. Także to Bormio było światełkami u naszych stóp, a księżyc i gwiazdy oświetlały ostre szczyty alpejskie. I jeszcze widać było w świetle księżyca, że na jednym z tych szczytów jest taki wielki lodowiec Stilserjoch. Ułożyłem świece na tej łące, tak żeby ograniczyły nam przestrzeń do tej intymnej. Postawiłem stolik, malusieńki, kwiaty, lampiony takie naftowe i uklękłem, a z nami była Masza. Masza, czyli córka Karoliny. No i tak trochę mnie zatkało, więc Masza mówi, no to ja ci mam mówić, co masz powiedzieć? A Masza była oczywiście też zaskoczona, bo to była niespodzianka i dla Karoliny, i dla Maszy. Zresztą nie wiedziałem, że Masza tam będzie. Myślałam, że Masza była wtajemniczona. Nie. Masza była zaskoczona, ale okazuje się, że momentalnie się dostosowała i jakoś zrozumiała okoliczności i sytuację. Chyba kto wie, czy nie szybciej ode mnie. I bardzo mi pomogła. Myślę, że Masza była języczkiem uwagi. Jeszcze godzinę wcześniej lał deszcz, ale okazało się, że kilkaset metrów dalej przeszła chmura i tam na tej łące wcale nie było zimno ani ślisko, było pięknie.